Piątek, 7 stycznia, magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie, Tomasz Sokołowski, witam serdecznie i zapraszam gorąco. Dzisiaj porozmawiamy sobie w studiu gościem, z moim gościem, który jest w studiu, były reprezentant Polski, były też i dyrektor sportowy Piasta Gliwice, Jacek Bednarz. Witam Ciebie, Jacku. Witam, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy sobie o tym, co Legia przygotowała, czy prezes Międuski przygotował, już widział nowego trenera, którym witał się prawie z Markiem Papszunem, ale porozmawiamy sobie też telefonicznie, mam taką nadzieję, z Robertem Grafem, który jest dyrektorem sportowym Rakowa Częstochowa. Jacku, zaskoczony jesteś taką sytuacją? W sensie takim, że zmienił się dyrektor sportowy, już mówiliśmy na tej antenie, i tym, że Marek Papszun już praktycznie już jedną nogą był w Legii, a nie będzie? Znaczy od początku tego sezonu Legia zaskakiwała. Najpierw pozytywnie, potem coraz mniej. I zaczęło się od spektakularnego awansu do fazy grupowej Ligi Europy. I ten rok i ta runda zakończyła się też w sumie spektakularnymi wydarzeniami, ale w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, bo te kulisy zmiany trenera, później taki miesiąc czy półtora miesiąca kompletnego chaosu, mam wrażenie, i w sumie błędnych decyzji spowodowały, że na koniec trzeba było jakoś zareagować na to, z czym się Legia musiała mierzyć, czyli z realną groźbą spadku, z pogłębiającym się kryzysem. No i stąd trzeba było znaleźć kogoś, kogo trzeba było poświęcić. Stąd z końcem roku zmiany. Ale to wszystko jest okraszone takim, jak na Legię, zupełnie niepojętym dla mnie brakiem konsekwencji, takiego profesjonalnego podejścia do problemu, kto tą drużynę ma prowadzić, bo ta komunikacja związana też właśnie z ewentualnym zatrudnieniem trenera Papszuna, ona w wykonaniu Legii była słaba. Klub był, zdaje się, że nie miał porozumienia z nowym szkoleniem, potencjalnym szkoleniowcem. To wszystko, co się działo w mediach w związku z tym, i to na pewno tej drużynie nie pomagało i wpędziło klub w jeszcze większe kłopoty. Dzisiaj mamy taką sytuację, w którym niestety Legia za te ostatnie dwa miesiące musi się wstydzić, czyli grudzień i listopad w wykonaniu całego klubu to był miesiąc, w którym wydarzyło się bardzo dużo złego. Wiem, że mamy połączenie tutaj z Częstochową. Przy naszym telefonie jest dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa, Robert Graf. Witamy Cię serdecznie. Cześć panowie, dzień dobry państwu. Robercie, powiem Ci, jestem zaskoczony. W sensie taką sytuacją, bo sobie przypominam Ciebie i dobrą pracę, którą wykonałeś w Warcie Poznań przez te dwa lata i byłem zaskoczony. Nie wiem, czy wiemy, że piłkarze często zmieniają kluby i last minute, a dyrektor sportowy z Warty Poznań przychodzi do Rakowa Częstochowa, który też odnosił w ostatnim sezonie spektakularne sukcesy. Jak to się robi? To ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Z całą pewnością nie było last minute. No nie, no wiesz, wiesz, sezon zakończony, nasz sezon, rozpoczęty nowy sezon, no ty przychodzisz w październiku, ty praktycznie już drużyna ułożona, jedną zostawiasz, drużynę, przychodząc do drugiej, o takie rzeczy, o takie mi coś chodzi, wiesz? Tak, po okienku, bo tak się umawialiśmy w Warcie Poznań. A, okej. Okay. Jak to się dzieje, to nie wiem, Tomek, jak ci na to odpowiedzieć, po prostu ktoś zobaczył pracę, którą wykonuje w Warcie, a w tej Grudziądz. Czy widziałeś? Okej. Okay. Czy widziałeś na przykład, że Raków Częstochowa potencjalnie jest jakby tutaj na tą chwilę może być dobrym startem dalszym, kolejnym krokiem? Czy uważam, że dzisiaj to jest absolutnie najciekawszy projekt w Polsce, więc ciężko odrzucać takie oferty. Okej. Okay. Dobra, to porozmawiajmy sobie, czy przyjście właśnie, bo zacząłeś chyba bodajże pracę jak tam 1 października, co to można powiedzieć, że priorytetem było przedłużenie, zatrzymanie trenera Papszuna. Tak, to absolutnie jeden z tych priorytetów. Także rozmawialiśmy już wcześniej o możliwości przedłużenia kontraktu. A jak to się stało, że burza taka medialna, może to nie, na pewno nie z waszej winy, nie została jakby tutaj może ukrócona, że tu w tym momencie Legia wkroczyła dosyć odważnie?
ciężko mi odpowiadać za politykę komunikacyjną innych klubów. Natomiast było to na pewno źle rozegrane z ich strony, ponieważ z nami nikt się nie kontaktował. Wewnętrzne rozmowy z trenerem nie wskazywały na to, żeby on był tam domówiony w jakikolwiek sposób. Więc no, ciężko mi na to odpowiadać z perspektywy Legii. Patrząc teraz na ostatni wywiad, który czytałem w Przeglądzie Sportowym, no to chyba i inne gdzieś tam wywiady, to bodajże sytuacja w Legii się zmieniła na tyle, że Radek Kucharski, z którym bodajże rozmawiał trener Papszun, a teraz jest Jacek Zieliński, i to było chyba i inne kompetencje, no nie wiemy, i to zadecydowało, że nie przyjął tej oferty, bo była poważna chyba. Oferta z całą pewnością była poważna, natomiast została koniec końców porzucona przez Marka. Natomiast sposób komunikacji tego całego wydarzenia był słaby. Ale czy teraz właśnie, czy teraz na czym stoi Marek Papszun i Raków Częstochowa? W jakim jesteście momencie? Myślę, że wszyscy się dowiemy za... Wszyscy państwo dowiecie się za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Ale to jest teraz właśnie ten czas i ten moment na żywo na antenie radia dla ciebie. Nie chcesz wychodzić, tak? Nie chcesz za szybko, tak? Mówić. Nie mogę tego zrobić. Wiesz, ale nie powiesz, tak? Za komunikację w klubie. Ale wiesz, ale nie powiesz, tak? Dokładnie tak. Ale jest bliżej do Rakowa, czy może jeszcze bliżej do reprezentacji? Tak jak powiedziałem, wszyscy dowiemy się za kilkanaście do kilkudziesięciu godzin i tak naprawdę nie chciałbym dalej rozwijać tego tematu. Czy to będzie twój pierwszy transfer przeprowadzony w klubie? Dopięty? Możemy podchodzić z każdej strony możliwej, ale ja dalej uciekam w te kilkanaście do kilkudziesięciu godzin. Dzisiaj Raków, dzisiaj... Dobra, Jacku, jak ty to widzisz? Znaczy, myślę, że z punktu widzenia nas obu i z naszych słuchaczy, szkoda, że dzisiaj nie jest czwartek, bo rozmawialibyśmy z Robertem jutro i już wtedy mógłby nawet skomentować to, co się za te kilkanaście godzin Tylko, że ja z nim rozmawiałem, on już mówił, że w czwartek to będzie, także ale dzisiaj jest piątek, dalej nie wiemy. Życie pisze swoje własne scenariusze, tylko się zastanawiam, kochany, ja myślę, że jakby komentując trochę i odchodząc od tego twojego pytania po to, żeby Roberta uwolnić od odpowiedzi na to, odpowiedzi na pytanie, którego po prostu nie może na nie odpowiedzieć. Ja się zastanawiam i to powiedz nam, no, nowa praca i jakby rozumiem, dlaczego się zdecydowałeś na Raków. To faktycznie jest bardzo ciekawa alternatywa dla tych klubów, które nadawały ton lidze od dłuższego czasu. Natomiast myślę, że opowiedz, bo to na pewno dla ciebie też, jako nowej osoby, która chciała dobrze ułożyć relacje z trenerem, no ta informacja, że nagle prezes Mielucki wychodzi i mówi, Papszun będzie u nas za chwilę, to na pewno ci nie pomogło. Opowiedz trochę, jak sobie wy zarządziliście tym problemem, bo jakby patrząc z boku, to ta komunikacja z Rakowa była taka, no bym powiedział, modelowa, spokojna, bez jakichś tam emocji. Zresztą też wasz trener się, uważam, bardzo dobrze w tej sytuacji zachował. Ale dla ciebie, jak to? To był nowy moment, nowy klub. Jak sobie z tym poradziłeś? Opowiedz nam. Wiesz co, tu nie było większego problemu, ponieważ my mieliśmy ten luksus, że mogliśmy codziennie z trenerem rozmawiać. I my wiedzieliśmy, jak wygląda ta sytuacja, więc tak jak opowiadałem w Kanal Plus, u nas się nie paliło w żadnym momencie. A wiedzieliśmy, jak wyglądają rozmowy, jak się mogą potoczyć ewentualnie. Także nie było tutaj wielkiego stresu. Oczywiście absolutnie priorytetem, imperatywem dla nas było utrzymanie Marka w klubie. Ale liczyliśmy się z różnymi scenariuszami, ale absolutnie spokojnie i dosyć klarowny, jasny przekaz z obu stron. Nie, zewnętrzny. Tak, tylko mi się wydaje, że w pewnym momencie było tak, że wiadomo, kontrakt ma podpisany zero, klauzuli jakiejś wpisanej, żeby miałby odejść, tak, umownej, żeby ewentualnie miało puścić na pół roku przed końcem kontraktu, ale mi się wydaje, że wszystko było po stronie Legii. Jeżeli oni by się dogadali na pewne rzeczy, które Marek Papszun, mi się wydaje, że prawie by przystał, czy na tyle by mu zrobili, żeby miał większe tutaj pole manewru w Legii, to praktycznie Raków by nie miał nic do powiedzenia i tutaj chyba to żadne... To się przemyć i tam powołać, tak? Która miał wszystko do powiedzenia. Tak, no naprawdę. Właśnie, ja też... Ale to znaczy do powiedzenia, że kończy się kontrakt. Przychodzi... No tak, ale kończy no. się 30 czerwca. Zgadza się, ale do 30... Nie, ja do czego zmierzam? Do 30 czerwca on byłby waszym trenerem. Tu nic nie ulega, tylko później, jeżeli tak. On podpisuje w styczniu nowy kontrakt, to mówiąc szczerze, nie wiem, czy perspektywa Raków, Legia, czy bylibyście w stanie, no tutaj...
wiedząc, jak Marek by ewentualnie chciał pracować w Warszawie, czy tu stąd, czy możliwość tutaj wybicia się jeszcze, tak? Jak ty przeszedłeś z Warty do Rakowa, fajny projekt, to teraz jest, teraz jest, widzi Legia, Raków, potencjalny projekt, no, wydawałby się dla niego, jako dla trenera, no, z takim klubem, który odnosi sukcesy, zmierzenie się, prawda? Zgadzam się z tobą, natomiast tak jak powtarzałem wcześniej, my widzieliśmy, jak wygląda cała sytuacja i wiedzieliśmy, że trener z nami jest do 30 czerwca. No, ale może też, gdyby Legia rozegrała zupełnie inaczej sposób komunikacji z nami, którego tak naprawdę nie było, to byłoby jakieś pole do porozumienia. Czyli oni, czyli oni taki Goliat, a wy taki Dawid i czekaliście sobie spokojnie i wyczekaliście, wypunktowaliście Legię, albo Legia sama poprzez swoje zmiany w klubie, no, doprowadziła do tego, że, no, że na tą chwilę Marek Papszun nie jest, a za chwilę się okaże, że będzie w Rakowie na dłużej. Tak jak mówiłem, Raków to jest bardzo ciekawy projekt w Polsce. Nie dziwiłbym się. Okej. Okay. Dzisiaj przystępujecie do treningów. Po krótkich tam badaniach wylatujecie do Turcji. Marek Papszun, z tego co tam się gdzieś wyczytałem, był w Dubaju. Może nie został, gdzie Legia wczoraj wyleciała do Dubaju. Do czego zmierzam? Co będzie teraz priorytetem w tym okresie, takim tym zimowym dla dyrektora sportowego? Czy będą jakieś nowi zawodnicy w drużynie? Czy jest potrzeba na tą chwilę? Jest potrzeba wzmocnienia drużyny i to jest priorytet na dzisiaj. Na jakich pozycjach patrzymy? Na pewno blok defensywny, ze względu na niewielką ilość zawodników, których mamy dzisiaj w kadrze, którzy mogą grać w ekstraklasie. I na pewno ofensywa, czyli dziewiątka. A czy tutaj ewentualnie wchodzą w grę w zawodnicy tutaj z Polski, czy znaczy z ekstraklasy, czy ewentualnie będziecie szukać, zresztą poprzedni dyrektor sportowy i te transfery, które przyszły do Rakowa, no to powiem ci, no trafione. Poprzeczka wysoko zastawiona. To na pewno, no przecież przychodzę do klubu, który miał najlepszy sezon w historii swojej, stuletniej. Także przychodzę do klubu, który zdobył Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Super. I 6 punktów, punktów straty ma teraz do lidera. Tak, to prawda. Więc absolutnie poprzeczka wysoko zawieszona. Natomiast na tym chyba polega ta praca, żeby coraz wyżej sobie tę poprzeczkę wieszać. Ale to. A wracając do tego pierwszego pytania, to skautujemy rynek polski oraz rynek zagraniczny. A czy ktoś ma szansę odejść z klubu? Tak. Na pewno będą też ruchy wychodzące. Ale bardziej takie, że Raków zarobi, czy raczej wy ewentualnie ktoś się nie sprawdził i wy podziękujecie? Na pewno ta druga opcja. I jesteśmy na etapie negocjacji też tej pierwszej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jacku, ty tam widzisz ewentualnie w Rakowie to, co powiedział właśnie Robert, jak dyrektor sportowy, te możliwości, że defensywa i ewentualnie dziewiątka? Tak, oczywiście. Ja w ogóle mam takie pytanie do Roberta, bo faktycznie zadanie przed tobą no arcytrudne. Raków, absolutnie zgadzam się, on z fajną bardzo robotę wykonał od momentu, kiedy w ogóle awansował do ekstraklasy i ten postęp jest widoczny. Ostatni sezon naprawdę fantastyczny, tak jak powiedziałeś. Ale mam takie pytanie związane z, i to jest moja impresja, ciekawy jestem, co ty masz do powiedzenia na ten temat, bo jesteś blisko. Miałem takie wrażenie, że ta końcówka rundy, szczególnie na przykład mecz z Piastem, taki wygrany w dramatycznych okolicznościach, że to taki moment, kiedy już Raków od dłuższego czasu w tych meczach, szczególnie u siebie, był faworytem i przeciwnik no, stawia ten autobus i zmusza was do takiej gry, gdzie tej przestrzeni za dużo nie ma. I tak się zastanawiałem, co to oznacza, czy po pierwsze może też się ten naturalnie jakiś tam potencjał wyczerpuje na koniec rundy, bo ona jednak była długa, jeszcze warunki pogodowe nie były najlepsze, ale czy wam też trochę nie zaczynało brakować po prostu potencjału i czy to wynikało właśnie z tego zmęczenia, czy dlatego, że ta kadra jednak powinna być wzmocniona, żeby można było jednak tych, którzy grają albo tych, którzy wprowadzają, żeby oni wchodzili i dawali różnicę, czyli strzelali gole, tworzyli sytuację. Co ty na to, powiedz mi? Myślisz, że to jest jakaś tam właściwa konkluzja, czy raczej błądzę? Myślę, że w dobrym kierunku zmierzę. Tak? Natomiast to pewnie połączenie obu tych rzeczy.
czyli na pewno zmęczenie i potrzeba już odpoczynku, ponieważ Raków rzeczywiście rozegrał sporo spotkań w tej rundzie. Dwa, pewnie troszkę więcej jakości w fazie finalizacji na pewno by nam pomogło, bo pomimo tego, że zespoły grały rzeczywiście defensywnie przeciwko nam, my mieliśmy olbrzymią ilość wyjść w pole karne w tych meczach, że brakowało często finalizacji i te mecze wyglądałyby zupełnie inaczej. Sami wiecie, że jedna bramka potrafi kompletnie zmienić obraz meczu albo oceny pomysłowe. No bo wiesz, wasze ambicje na mistrzostwo, one absolutnie nie powinny być jakieś tam, nie wiem, na przykład wstydliwe, czy bo należy po to mistrzostwo teraz próbować sięgnąć, ale to niestety wydaje mi się z mojego doświadczenia, bo w takich klubach, które jakby skazane na ten walkę o tytuł były, to wiem, że wiosna to jest taka część sezonu, w której no wszyscy będą chcieli punkty zrobić, bo będą ich potrzebowali, albo po prostu dlatego, że będziecie faworytem, to będą się na tego faworyta sprężali i was czeka według mnie coraz więcej grania w ataku pozycyjnym, tak? I te wasze ruchy chyba też, wydaje mi się, że muszą pójść w tym kierunku, żeby jednak no byli w zespole ludzie, którzy grając atak pozycyjny będą się tym czuli dobrze i będą skuteczni. Mamy świadomość tego, że zespół trzeba wzmocnić, to bezwzględnie. Natomiast to też nie jest tak, że te mecze w końcówce rundy jesiennej były z naszej strony słabe. Okej, jeden, zgodzę się. Natomiast reszta to była realizacja naszych planów meczowych. Brakło detali tak naprawdę. No dobrze, Robercie, dziękuję ci za rozmowę. Czekamy na ten komunikat, który się opóźnia z dnia na dzień, także widocznie te rozmowy są no, takie może gorące, w którą stronę to pójdzie, czy na ile ta umowa zostanie przedłużona, jak się zwiążecie. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy twój, nie jedyny udany transfer w nowym roku, także powodzenia, walki do końca, żeby atrakcyjna ta nasza liga była. Także trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, pozdrawiam panowie, pozdrawiam pani. Dziękujemy. Robert Graf był z nami, dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. Z nami w studio jest Jacek Bednarz. Jacku, zapytam cię o pierwszy transfer w Legii. Patryk Sokołowski, ty byłeś dyrektorem sportowym. Akurat spojrzałem, ty odchodziłeś, on przychodził. To mi się wydaje, że... Ale to musiało chyba... Brałeś udział jeszcze gdzieś tam w obserwacji? Czy decyzję tam... ostatecznie już o tym, żeby Patryk przychodzi? No my akurat się minęliśmy, tak? On był tam w sferze największych zainteresowań, ale ten transfer zrobili już moi następcy. To on przychodził... To ja pamiętam swoją pierwszą, jakby tutaj pierwsze... lata pracy w akademii, to miałem rocznik 9-3, później 9-4, gdzie był Patryk. I też mieliśmy, jak to w selekcji w akademii, że no, nie widzimy dalszej przyszłości z zawodnikami. Ja zawsze im tłumaczyłem. Jedna jest opcja, że idziecie do samego końca i walczycie, a druga jest opcja, no teraz ci dziękujemy, przykładowo. Akurat nie Patryk, tylko mówię tym chłopakom, którzy nie widzieliśmy ich dalej, że drugą opcją jest taką, że ty idziesz do innego klubu, rozwijasz się i ten krąg później zatacza, tak jak mam właśnie Patryk. Olimpia Elbląg, Wigry Suwałki, Piast, gdzie on tam się rozwinął. Tylko teraz mam takie pytanie już na sam koniec. Dlaczego to nie dzieje się w Legii? Że Legia nie widzi takiego potencjału, że musisz iść okrężną drogą, żeby dotrzeć w końcu do celu gdzieś. Jeśli tego Legia nie widzi, no to jest smutne. Natomiast ja myślę, że prawda jest trochę inna. Na pewno część osób w akademii widziała w nim ten potencjał. Sęk w tym tylko, że on jest piłkarzem, który on rośnie powoli i wymaga cierpliwości, uważam, i takiej stymulacji. Późnego dojrzewania, tak? To nie, tak, jest takim dzieckiem, które późno dojrzewa. I on potrzebował tych klubów. Czasem ktoś wchodzi po prostu od razu na najwyższy poziom, się tam dobrze odnajduje i czuje, ale też wiemy, że często bywa tak, że takie kariery to są kariery takiej komety, tak, która nagle zaświeci, oślepi wszystkich, a potem często ci ludzie jednak, bo trochę im brakuje właśnie takiego prawdziwego życia, też jakby dodatkowego jeszcze stymulowania treningiem. Patryk bardzo ładnie się rozwijał, on poczuł, jak wygląda prawdziwe życie. Na niższym poziomie później trafił w dobre ręce, w
dobre ręce, bo uważam, że Fornalik go bardzo ładnie prowadził. On mu dał pół roku na wejście w zespół, później zaczął go stopniowo do drużyny wprowadzać i Patryk oddał to ten kapitał zaufania. Dziękujemy za pierwszą część magazynu sportowego w Radiu dla Ciebie. Dziękuję. Jacek Bednarz był moim Państwa gościem. W drugiej części porozmawiamy sobie o plebiscycie najlepszego sportowca na Mazowszu razem z Łukaszem Starowiejskim. Zapraszam serdecznie.